24 czerwca wspominamy świętego Józefa Juan Zaid, prezbitera i męczennika. Józef urodził się w 1766 roku w rodzinie pogańskiej w Chinach, w prowincji Sichuan. Słuchając kateches księdza Jana Dufres, francuskiego misjonarza pracującego w tej prowincji, a także późniejszego męczennika i świętego, tak zachwycił się pięknem wiary katolickiej, że postanowił przyjąć chrzest święty. Jako nowo ochrzczony, Józef był wzorem w realizacji obowiązków chrześcijańskich. Ta gorliwość przyczyniła się do tego, że ukończył studia i przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Jana Dufres, który wtedy już był biskupem. Ksiądz Józef bardzo gorliwie głosił Ewangelię w różnych częściach prowincji Sichuan, nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwa w czasie trwającego prześladowania chrześcijan. W sierpniu 1816 roku został aresztowany. Ani groźby, ani pochlebstwa nie skłoniły go do ujawnienia nazwisk i miejsc pobytu misjonarzy europejskich czy miejscowych kapłanów. Józef nie zdradził nikogo z chrześcijan. Po prawie rocznym uwięzieniu w końcu został zabity poprzez uduszenie 24 czerwca 1817 roku. Zginął z nienawiści do wiary chrześcijańskiej jako kapłan kościoła katolickiego. Józef został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.